W tej części pokażę Ci bardzo prosty, choć niezbyt elastyczny sposób na sumowanie komórek według koloru. Cel jest taki, chciałbym tutaj, w tej komórce, mieć sumę wszystkich tych komórek, które mają niebieski kolor, czyli tej, tej, tej oraz tych dwóch. Jeżeli chciałbym to zrobić bez użycia VBA, to skorzystam z kolumny pomocniczej, którą ręcznie utworzę. Spójrz jak. Kopiuję całą tę kolumnę, w której są kolory i powiem Excelowi, aby obok wkleił tę samą kolumnę, ale tylko formaty z tej kolumny. Nie potrzebuję tych wartości, więc powiem Excelowi, OK, wklej tylko formatowanie. Tę nową kolumnę nazwę pomocnik albo kolor, na przykład kolor. I powiem teraz Excelowi, aby w tych komórkach, które mają konkretny kolor, wpisał jakąś konkretną wartość. Włączam więc filtr Ctrl-Shift-L i teraz po kolei będę te kolory nazywał. Więc powiem Excelowi, filtruj według koloru, wybierz mi te wartości, które mają kolor niebieski. Zaznaczam teraz wszystkie te elementy i wpisuję N, Ctrl-Enter, aby powielić tę wartość przez wszystkie te komórki. To samo robię dla kolejnych kolorów, więc powiem Excelowi, wybierz pomarańczowy i w tych komórkach, które mają kolor pomarańczowy, wpisz P, klikam Ctrl-Enter i to samo zrobię dla tego ostatniego koloru. Nazwę go czerwony, niech to będzie CC, Ctrl Enter. Teraz mogę filtr wyłączyć, Ctrl Shift L i spójrz, mam te komórki z konkretnymi kolorami ponazywane. Więc teraz powiem Excelowi, niebieski to jest N, pomarańczowy to jest P, a czerwony to jest C. I teraz mogę użyć prostej funkcji suma.jeżeli. Powiem Excelowi, aby patrzył na wartości w tej kolumnie, F4, aby zablokować ten zakres, średnik, czy te wartości są takie jak tutaj obok, czyli jest w nich literka N. Średnik, jeśli tak, to sumuj te wartości z oryginalnej kolumny wartość. Również ten zakres blokuję, abym mógł tę formułę skopiować za chwilkę w dół. Zamykam nawias, klikam Ctrl Enter, aby to potwierdzić i kopiuję tę formułę do samego końca w dół. W ten sposób pięknie zsumowałem te komórki według konkretnego koloru, ale ten sposób nie jest elastyczny ani nie jest dynamiczny. Jeżeli teraz zmienię kolor komórki na jakiś inny, na przykład tę komórkę pomarańczową przestawię na niebieską, to niestety suma się nie uaktualnia. Musiałbym tutaj też zmienić ten opis tego koloru na N, no i żeby było klarownie, to też ustawić w tej komórce niebieski kolor, żeby nie wprowadzać nikogo w błąd. Więc jak widzisz, ten sposób jest bardzo, bardzo prosty, ale nie jest zbyt dobry, bo nie jest elastyczny i nie reaguje na zmiany kolorów. Ale coś za coś, bez żadnego VBA.